nie dostajemy jedynie z ziemi. Ona leci skąd? Z góry. Uwaga, kolejne głosowanie. Czy woda jest z nieba, czy woda jest z ziemi? Teraz tak, z nieba. Kto jest za tym, że woda jest z nieba? Wygraliśmy. Dziękuję. Trzecie głosowanie. Woda jest z nieba. Leci deszcz, prawda? Leci deszcz, leci. Teraz tak, co z ziemi? Czy ziemia jest z ziemi? Nie sugeruję tej odpowiedzi. Czy ziemia jest z nieba? Ziemia jest z nieba. Jakaś poprawka? Ziemia z ziemi. Super. Głosujemy oczywiście, bo też się możemy mylić. Czy ziemia jest z ziemi? Czyli zobaczcie, to co robi Pan Jezus, to jakby miesza to, co jest z nieba i to, co jest z ziemi. Znaczy, pamiętacie taki moment w Biblii, kiedy Pan Bóg robi coś bardzo podobnego, czyli lepi. Kiedy Pan Bóg lepi? Na samym początku Biblii jest taki moment, kiedy Pan Bóg lepi. Lepi, lepi, lepi. No właśnie, co? Też bym chciał wiedzieć. To jest to pytanie. Co Pan Bóg lepi na samym początku Pisma Świętego? Człowiek. Człowiek. Pan Bóg ulepił człowieka. Też można powiedzieć, ulepił go z gliny. Ulepił go z czegoś, co jest wodą i ziemią. Czyli człowiek, czyli my. To jest tak naprawdę mieszanka tego, co ludzkie i tego, co boskie. I to, co robi dzisiaj Jezus z tym człowiekiem, to jakby wraca do tego pierwszego momentu, czyli można powiedzieć, stwarza człowieka na nowo. I co bardzo ciekawe, to słówko w tym Ewangelii jest takie słówko pomazać. Ale tak naprawdę to, co robi Pan Jezus, to namaszcza temu człowiekowi oczy. W pierwszym czytaniu słyszeliśmy, że król Dawid został namaszczony na króla. Co znaczy słowo namaszczony? Co, jak brzmi to słowo? Pomazaniec, czyli Chrystus. Dlatego mówimy, że Jezus jest Chrystusem. Mówimy Jezus pomazany. Tak my sobie przyzwyczailiśmy mówić Jezus Chrystus, to tak naprawdę powinniśmy mówić Jezus pomazany. Czyli ktoś, kto został pomazany przez Boga, namaszczony przez Boga. I uwaga, odkrycie życia. Dlatego nazywamy się chrześcijanami. Bo my jesteśmy od Chrystusa, czyli jesteśmy pomazani. Czyli to, że się nazywamy chrześcijanami, drodzy Państwo, to nie jedynie od chrztu, tylko od Chrystus, czyli od pomazania. Każdy z nas na początku, jak zostaje chrześcijaninem, jest tak samo pomazany. Jaki to sakrament? Gdzie jest takie mazanie? Może tam będzie. Kapłaństwo. To jeszcze trzeba zapracować trochę na kapłaństwo. Sakrament chrztu. Super, sakrament chrztu.